Hej, siemanko wam wszystkim, ludzie z tej strony, Arturo, witam was na swoim kanale i powracamy do L.A. Noire. Okej, ostatnio w tym miejscu zginęliśmy, mam nadzieję, że teraz uda nam się rozwiązać tą sprawę do końca i nie umrzemy. Oni się zaraz pewnie zatrzymają, będziemy musieli ich zabić. Keep it steady. I'll try and bust his tires. A gdzie jest ten drugi samochód? W ogóle on zniknął na mapie. Lay into his wheel arches. Dalej, przywal w niego. Dobra, przywalimy. I'm a little exposed here, Phelps. We need to lose those fools, Phelps. Czy oni umarli? Nie, no teraz w trakcie tego mi chcą wezwanie jakieś dać. Let's see him chase us now. Onto the movie set, Phelps. Let's roll. No, czyli co, rozwaliliśmy ich i nie było to wcale takie trudne. Ale byli tam jeszcze jedni. Oh, Christ. And they say working traffic is like watching paint dry. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, if they're prepared to gun down cops in broad daylight. Now look what you've done! Na plan filmowy, dobra. Ja chcę sobie jakoś tu wyznaczyć swój cel podróży. I have a good mind just to let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Nawet nie wiem, co to byli za kolesie, którzy nas gonili. Na pewno to nie byli tamci, którzy tam stali. Ten samochód nadjechał skąd indziej. Jedziemy na plan filmowy. Co my tam znajdziemy, nie wiem. Mam nadzieję, że nie jest to daleko. Fajna muzyczka przykrywa w tle, taka klimatyczna, że coś się dzieje, jest jakaś akcja. No właśnie. You know, this isn't a tank, Phelps. Tędy przejadę jakoś? Mam nadzieję. Nie wiem, czy mam się kierować do góry, czy raczej w dół. Ale jakoś tam dojedziemy. Wow! Ale te samochody są strasznie słabe. Mój chyba też się popsuł, bo nie mogę jechać dalej. Aha. Czy mogę w ogóle to jakoś naprawić, ten samochód? Albo wymienić na inny? No tym na pewno nie dojadę, on już nie chce jechać. Może uda mi się wziąć jakiś inny. A widzę jakiś parking. Nie, no muszę jechać tym, no ewidentnie mi pokazuje, że muszę jechać tym, no ale tym się nie da już jechać. On jest tak rozwalony, że ledwo jedzie. Albo dojadę na miejsce i zrobię cięć. No, przecież tym się nie da jechać. Spójrzmy na mapę, czy to jest w ogóle daleko. To jest jakiś uciekinier, miejsce przestępstwa. To musimy dojechać. A my jesteśmy... tutaj. Niby niedaleko, ale no w takim stanie tym samochodem pojadę chyba z pół godziny. Okej, no dobra, spróbujmy wymienić sobie auto. No naprawdę, tym nie da się jechać. Nie wiem, czy coś się stanie, jak pojedziemy innym, czy nie. Czy w ogóle mogę wsiąść do innego? No mogę. Tylko pojazdy policyjne mogą otrzymywać wezwania z centrali. A mało mnie to interesuje. Jedziemy jakąś ciężarówką, na składzie mamy jakieś beczki. Okej, a tam jest lepszy samochód. Czy jednak policja może kraść samochody? No cóż. Jak może, to może. Odblokowano pojazd. No proszę. Dalej, partnerze, wsiadaj. Nie będę na ciebie dłużej czekał. No wsiadaj tam. Bo pojadę bez ciebie.
Dopiero teraz wsiada, co za koleś. Okej, jedziemy jakiś... ukradliśmy samochód, po prostu ukradliśmy, jesteśmy policją, możemy brać każdy samochód, który jest na drodze dostępny. Czy jedziemy do tamtego miejsca przestępstwa? Nie, tylko... Kurczę, daleko to jest? No ja bym chętnie tam się przejechał. Nie jest daleko. No dobra, wykonamy sobie misję poboczną przy okazji. Jak już jesteśmy tutaj, no i pojawił nam się punkcik na mapie, to czemu nie? Daleko nie jest. Promieniowanie kosmiczne. Co za psychodeliczny koleś. Kogo on tam bije? I'll show you. Yes, sir. Aha. You're not gonna control my thoughts anymore. Just calm down, sir. You'd like that, wouldn't you? Co za koleś psychiczny. Oczywiście, że go zabijemy, no bo co? Give it up, LAPD. Aresztuj, nie robiąc mu krzywdy. No tak, widać, że gość jest chory psychicznie. Pewnie wezwiemy pogotowie ratunkowe, żeby go zebrali do... Put your hands in the air! Stój! There he is. See him? Pewnie no, będzie wchodził po rynie do góry. You don't understand. Someone has to stop the wow, kopnął nas. Co za gość? No, znowu nas kopnął! Wstawaj! Wstawaj, wstawaj! Aż mi czapka spadła. Dobra, to jest kapelusz. Niech będzie. Ogólnie myślałem, żeby się przebrać w tej grze. Przecież mamy jakieś odblokowane stroje. No, nie ma ucieczki, no trudno. Farewell, cruel world! Aha, gościu popełnił samobójstwo! Zdecydowanie coś było z nim nie halo. No, karawan się pojawił, czyli gościu nie żyje. Może by było już lepiej, jakby go UFO porwało. Dobra, wsiadamy do... Czy to jest nasz policyjny samochód i jest odnowiony? Oh yeah! No dobra, fajnie wykonać misję poboczną, w tym czasie nam się samochód odnowił. Szkoda, że nie ma tak w realu. Idę do pracy, wychodzę z pracy i samochód znów kafunkiel na parkingu. No i dojeżdżamy na miejsce. Plan filmowy. Plan bębnów w dżungli, 17:30. No faktycznie tu jest jakaś dżungla. Ale co tu się działo? Czyżby był kręcony jakiś film pornograficzny? There's a slippery bastard now. No. God damn it! No i kolejnego gościa musimy gonić. Nietolerancja. Nie wiem, czy ja muszę go zabić, czy aresztować. Spróbujmy go złapać na początku. Biegnij, 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 biegnij! It's us or McAfee's boys, your choice. I didn't do anything. Coś tam krzyczy, ale nie wiem co. Jakie jest uproszczenie w tej grze? Nasz koleś sam samoistnie skacze. My nie musimy nic zrobić. Ten też mnie kopnie? No też, oczywiście, że mnie kopnie. Jak on stopa po tych... po tej drabince. Tup.
Ogólnie to nawet broni nie mogę wyciągnąć, czyli muszę go gonić, aż go złapię. Jak w Super Mario, po droga się zapada. Wow! To jest ten pedofil! Tak, to jest ten pedofil! Musimy go wykastrować, zabić! All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me! I know another way out of this place. Przecież to jest stary dziadek, on ma 60 lat i zgwałcił 15-latkę. Czajcie, to mogłaby być jego córka albo wnuczka. Christ, detective, they're trying to kill me! Wyprowadź Bishopa! Dlaczego ja mam pedofila wyprowadzić? O co tu chodzi? Dobra, będziemy strzelać, zabijemy gościa. Dobra. Ktoś ma karabin maszynowy. No chowaj się tam. We have to jump for it. LAPD, you're making a big mistake. Czajcie to? Próbowałem skoczyć jak ten koleś i zginąłem. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać tej misji od początku. Gdzieś chyba musiał być jakiś zapis, nie wiem. Sprawdźmy to. No dobra, nie jest tak źle. Dobra. Mam nadzieję, że teraz uda mi się przeskoczyć tam. For God's sake, I don't want to die. Happy doesn't make the rules. You hear me? Idziemy. Oni nie żyją. Out of here. I thought you said you knew where you were going. We have to jump for it. Bierzemy karabin maszynowy. Dobra, spróbujmy przeskoczyć. LAPD, you're making a big mistake. Okay. Come on, it's this way. Nie ma tej karabin maszynowy, co nie? Ktoś tu do mnie strzela jeszcze. Gdzie oni są? God, they're everywhere. Dobra. Widzę, że jeszcze od drugiej strony ktoś tam jest. Chowaj się. Nie widzę kolesia. Na dole czy u góry? You have to get me out of here. Gdzie jest ten gościu? Ach, tam! Dobra, dostał. Dalej, Bishop. Pedofilu. Nie wiem, do czego ci pomagam. Naprawdę nie mam pojęcia. Jeszcze jeden gość. Nie wiem, czy mi się odnowi energia, czy nie. Dobra. Gdzie on jest? Góry! Gdzie jesteś, Bishop? No nie mam, że zeskoczyłeś. Ponieś broń. No gdzie jest ten koleś? Do statuły mówił. Nie, no nie wiem gdzie on jest. Poczekajcie. Mi pokazuje, że on jest gdzieś w tym miejscu. Nie wiem, czy on skoczył na dół? I
Ja gościowi tyłek gratuluję, on znika. Nie! Wow! Okej, dobra. Poczekajcie, musi być gdzieś tam jakieś zejście. No nie ma innej opcji. Ponieś broń, ponieś broń. Tu. Tutaj, tu. On mówi coś do statuły. No tu jest jakaś statua. No na pewno nie będę Okej, tu jest drabina, dobra. Follow me. Come on. No i jeszcze mówi, dalej, za mną, come on. Kurde, najchętniej to bym ci strzelił w głowę i bym cię tu zostawił. Get him over here, I'll cover you. Come on, the cavalry's here. All right, let's go. Now. Wow, widzę, że dużo przeciwników tu jest. Czyli będziemy się strzelać po raz kolejny. Gdzie oni kurde są? I'll kill every last one of you if I have to. Long time to run out of ammo. Mam dziurę w plecach. Dobra, dostałem jeszcze jeden gościu, gdzieś tam jest. Który strzela z karabinu. Wow, widzieliście to? Piękny wybuch, jak w filmie sensacyjnym. Musimy sobie zebrać więcej amunicji do naszego karabinu. Nigdzie tu nie widzę amunicji. Dobra, mamy kolejnych przeciwników. Okej. Czy ktoś ma tu amunicję? Tak, chyba ten gościu. Best McCaffrey's got. Get into the car. I can cover you from here. You're almost there. Put your weapons down. Your hands in the air. Chowaj się, chowaj się, chowaj. Wow, wow, wow. Zaraz ja sam zginę. Gdzie oni są? Dwóch przeciwników. Jeszcze widzę, że gdzieś oni muszą być. Dobra. Może można jakoś samochód wysadzić? Nie wiem. Okej, chyba się udało. Now this is what I call a result. Mark Bishop, erstwhile film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for statue rape and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it to little girls. That is justice with a capital J, Detective Phelps. You've developed such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you any longer. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. It was good working with you, son. Po raz kolejny dostaliśmy awans. Ciekawe, gdzie teraz będziemy przydzieleni. A szkoda, bo fajnie mi się z Bekowskim pracowało. No zobaczymy, gdzie teraz będziemy przydzieleni. Może do jakiegoś wydziału zabójstw, albo morderstw, albo nie wiem. Phelps, Bekowski, this your work? Can I help you, detective? Sorry, Cap. Didn't see you there. Yeah, I'll bet you didn't. This is a traffic case. You need something? I'm here to buy a drink for the two LAPD traffic cops who broke the back of Guy McAfee's private army. You don't have a problem with that, do you, Captain?
Go right ahead. Get in. I'm buying. Może oboje dostaniemy awans i będziemy dalej współpracować. Fajnie by było. Blue Room Jazz Club. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing, I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. You like a table, Roy? What do you think we want to do? Stand at the bar like I'll chumps? I'll get a table ready for you. Then. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. A pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole. You can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. If you will follow me, detectives. Just through the door. It was my only real friend, Harlan. We went through it all. Do you realize what he meant to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. And why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood. So what about that drink, boys? Okej, póki co nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Ciemna strona Hollywood, znalezione poszlaki 17/18. Właściwe reakcje 12/12. Awans, Wydział Zabójstw, Komenda Główna, sekcja pierwsza. No dobra, uszkodzenie pojazdu 3758 dolarów. No tak, auto zdecydowanie za mocno popsuliśmy. Poszkodowane osoby 0 dolarów, zniszczone miasto 254 dolary. Uwagi! Wcześniejsze dotarcie do mieszkania zaowocowały szansą na rozprawienie się z drabami? McAfee'ego. Drogówka ukończona. Twoje działania umożliwiły ci awans. Przygotuj się na objęcie nowego stanowiska. Okej, moi drodzy, jakie mamy nowe stanowisko, dowiemy się w kolejnym odcinku, a ja się z wami żegnam. Tak więc dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się piona.